Zawsze się wspieramy, ale czasami przychodzą chwile zwątpienia, trudności, zniechęcenia i braku sił. Wy, kochani, tutaj zgromadzeni, jesteście siłą, która dodaje nam skrzydła. Wasz dopływ, oklaski, zwykłe rozmowy, gesty wsparcia, za które serce dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję w stronę misjonarza w latach Maryi Niepokalanej w Korpii z ojcem proboszczem i superiorem na czele. Dziękuję za wasze zaangażowanie, opiekę, wszelkie dobro. Ojcze Michale, dziękuję tobie szczególnie za to, że jesteś przedłużeniem rąk ojca Damiana. Dziękuję ci za wszelkie dobro i zaangażowanie w życie i sprawy naszego dziecka. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych z panem wójtem na czele. Panie wójcie, proszę zanieść słowa naszej wdzięczności do wszystkich podległych jednostek organizacyjnych naszej gminy. Z całego serca dziękuję wójtowi gminy Słowatycze, panu Arkadiuszowi Miśkałowi. Arek, z serca dziękuję ci w imieniu naszej orkiestry za ogromny wkład i trud, jaki włożyłeś w napisanie projektu unijnego, poparcie go i sfinalizowanie. To w głównej mierze dzięki twojemu staraniu nasza orkiestra ma dzisiaj nowe instrumenty i mundury. Z serca, panie wójcie, dziękuję. Za wasz trud, poświęcenie, oddanie sprawy, to jest oddanie waszych talentów na chwałę Boga. Dziękuję panu kapelmistrzowi za trud, bycie z nami i wszelkie dobro. Przyjmij od nas muzyków, naszej orkiestry, ten podarunek, hetmańską uwagę, jako wyraz naszej wdzięczności, a zarazem symbol twojej funkcji w naszej orkiestrze, to jest jej przewodzenie, ale zarazem ogromnej odpowiedzialności. Naszym obowiązkiem jako muzyków tej orkiestry prowadzenie jej stulecia, jej działalności. Dalsze jej losy nie zostaną w rękach Boga i Godeńskiej Pani. Pozwólcie państwo, że zakończę moje wystąpienie słowami z psalmu 23. Choćby chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Jeszcze raz wszystkim państwu za wszystko dziękuję i życzę dobrego. Piękne wieśnienie z początek września 1927 roku. Cieszyła się Maryjo, że po 52 latach wygnania pozwolono ci, najczulszej z matek, wrócić do swego domu, do stęsknionych dzieci, do kochania. U twego boku, obok rzeszy wiernych, pielgrzymuje biskup oraz szczęśliwi misjonarze o obłaci z powierzoną nową misją. Modlitwę pokornych serc unoszą po niebu dźwięki i instrumentów, gdyż lokalni muzycy zapragnęli uczcić cię Maryją, jak Dawid sprowadzający Arkę Przymierza. Wtedy zagrali ci po raz pierwszy, 95 lat temu, ale ty, matko, wiedziałaś, że nigdy cię nie opuszczą, zostaną przy tobie.